środę, 12 grudnia, w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Boszkowie odbył się Dzień Integracji. Od rana uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wykonywane były prace na temat stulecia odzyskania niepodległości. Następnie wszyscy spotkali się na apelu, w trakcie którego odbyła się część artystyczna. Mogliśmy podziwiać występujących w przedstawieniu pod tytułem Kopciuszek, kibicować najmłodszym uczestnikom w pokazowym Krakowiaku, śpiewać wraz z klasami 1-3 pieśni patriotyczne oraz bawić się wraz z grupą taneczną działającą przy Boszkowskiej Szkole. Wszyscy, od uczniów przez rodziców po nauczycieli, włożyli sporo pracy i serca, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Dzisiaj mamy kolejny raz Dzień Integracji i jest to dzień bardzo ważny dla naszej społeczności szkolnej, ponieważ tego dnia, jako że jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, tego dnia jest to okazja dla prezentacji dzieci niepełnosprawnych szczególnie. Tego dnia chcemy pokazać, że dzieci z niepełnosprawnościami, które są tutaj wśród nas, mogą razem współuczestniczyć w tym, co się dzieje w szkole. Jest to tak naprawdę ich dzień, ich rodziców. W tym dniu odbywają się warsztaty, w których właśnie biorą rodzice udział. Jest to też z racji tego, że mamy blisko świąt Bożego Narodzenia. Te warsztaty są mocno poświęcone właśnie świętom Bożego Narodzenia. Ten dzień to również możliwość zaprezentowania pracy, jaką wykonują nauczyciele przez cały rok z dziećmi niepełnosprawnymi i pokazują, jak można właśnie włączać dzieci właśnie w proces wychowawczy, dydaktyczny, i też jest to możliwość prezentacji umiejętności dzieci niepełnosprawnych poprzez takie działania jak na przykład przedstawienie czy warsztaty plastyczne. Dzień, który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ w tym dniu kolejny raz możemy dzieci niepełnosprawne zaprezentować ich umiejętności. Głównym akcentem uroczystości jest dzisiaj przedstawienie, które przygotowują dzieci, i jest to przedstawienie nie tylko przygotowywane przez dzieci niepełnosprawne, ale we współpracy, bo sama idea integracji polega na tym, żeby mogły dzieci niepełnosprawne razem z dziećmi sprawnymi wspólnie coś tworzyć. I właśnie tak to jest pomyślane, że właśnie dzieci niepełnosprawne razem z dziećmi zdrowymi przygotowały spektakl Kopciuszek. Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że bardzo duża sama idea, pomysł tego Dnia Integracji i koordynacja to nauczyciele wspomagający. Oni tutaj przejmują najważniejszą stery, najważniejsze kierownictwo tego i organizację, koordynację tego całego dnia. Także to jest ich przygotowanie. Długo, wiele dni na to jest poświęconych, żeby właśnie ten dzień dzisiaj się mógł odbyć.